wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor, organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nie nastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Podlaska Sieć Wolontariatu, ale też wszystkie organizacje działające w Białymstoku, które skupiają wolontariuszy na co dzień, zorganizowały dzisiaj takie spotkanie, które ma na celu uczczenie tak naprawdę działalności wolontariatu. Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariatu i w związku z tym chcemy się spotkać i wspólnie świętować wszystkich zaangażowanie działających w różnych organizacjach na terenie Białegostoku. Jestem wolontariuszką od 6 lat. W zasadzie to wolontariat zmienił bardzo mocno moje życie, dlatego że z takiej mamy, która siedziała w domu i się zamartwiała, co to będzie z jej niepełnosprawnymi dziećmi, okazało się, że jest miejsce, gdzie mogę wyjść i po raz pierwszy w życiu porobić takie rzeczy, o których do tej pory to sobie tylko marzyłam. Bo jak człowiek właśnie tak najpierw aktywnie, zawodowo sobie pracuje, później już zostaje w domu, ma dzieci i tak jakoś trudno jest po prostu wrócić na rynek pracy. To właśnie w stowarzyszeniu napisałam pierwszy, w zasadzie taki półstronicowy list, który zajął mi cały dzień. 3 osoby go sprawdzały, ale wziąwszy pod uwagę doświadczenia, które tak stopniowo nabierałam, właśnie okazało się, że to stowarzyszenie i wolontariat było takie miejsce, które powoli dodawało mi skrzydeł. Teraz zajmuję się już na co dzień zdecydowanie poważniejszymi rzeczami, ale to stowarzyszenie i ten wolontariat tak jakby dają mi siły i nadzieję na to, że można coś zrobić jeszcze dobrego. Jestem wolontariuszką w Eleosie w Białymstoku na ulicy Świętego Mikołaja. Jestem wolontariuszką od tego roku szkolnego i chciałam tak naprawdę przełamać swoją barierę, ponieważ zawsze trochę bałam się może dzieci, a uznałam, że to będzie dobry start z nimi i tak naprawdę to, co oni dają, szczęście i to wszystko, takie uśmiechy na twarzy, jak im pomożesz, czy nauczysz ich czegoś, to jest naprawdę bardzo miłe i bardzo dużo daje energii i takiego kopa na resztę dnia i to jest po prostu bardzo, bardzo fajne, bardzo sympatyczne. Są takie organizacje, które nawet mają 50, nawet do 100 stale funkcjonujących wolontariuszy. Takie najbardziej aktywne organizacje to m.in. Droga, Dialog, My dla innych. To są takie organizacje, które na co dzień współpracują z wolontariuszami. Pochodzę z Hiszpanii, mam 22 lata. Zdecydowałem się przyjechać do Polski na wolontariat, ponieważ zakończyłem naukę. Studiowałem socjologię. Teraz pracuję z dziećmi. Wolontariat może być dobrym doświadczeniem w moim życiu zawodowym. Work life. Zostałam wolontariuszem, bo lubię pomagać. Tutaj na jednym z haseł przeczytałam, że wolontariusze mają piękną duszę. Myślę, że coś w tym jest, tak?
że ta piękna dusza też objawia się na zewnątrz, że chcą pomagać, chcą być i lubią. Tak? Myślę, że to gdzieś tam też w nas jest, że my chcemy być. Tak na co dzień udzielam się, pracuję jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei i w Stowarzyszeniu Wspierania Środowisk Aktywne Osiedle. Do tej pory takie spotkania wyglądały jak takie gale, może powiedzmy bardziej uroczyste. Nam dzisiaj zależało, żeby się spotkać w takim mniej formalnym tonie, ale chcielibyśmy przede wszystkim uhonorować wolontariuszy z imienia i nazwiska, tych często, którzy są bardzo anonimowi w swojej działalności, nie zabiegają o popularność, o taki blichtr codzienny, tylko po prostu działają. Trzeci sektor zaprasza. Fundacja Audiodeskrypcja z Białegostoku realizuje projekt pod tytułem I sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich. Jest to początek realizacji marzeń o stworzeniu wirtualnej, wielozmysłowej historii sztuki w postaci edukacyjnej platformy internetowej. Jak wiemy, historia sztuki kierowana jest przede wszystkim do osób widzących. Z tego względu często jest problem, żeby dotrzeć do jakiegokolwiek pełnego opisu. Projekt ma za zadanie udostępnić historię sztuki przede wszystkim osobom niewidomym, które tego kontaktu nie mają, ale ze względu na to, że korzystamy z pośrednictwa platformy internetowej, chcemy, żeby poprzez tą platformę miały dostęp do tej historii sztuki zarówno osoby słabowidzące, osoby również widzące, które często mogą mieć problem z tym, żeby dotrzeć do prawidłowego opisu dzieła, także osoby niesłyszące, bo są również opisy tekstowe, są analizy kontekstualne stworzone przez historyków sztuki do każdego dzieła, które też pomagają zrozumieć zarówno to, dlaczego to dzieło jest istotne w historii sztuki, ale też jaka technika została wykorzystana, jaki jest sam temat dzieła. O uruchomienie i dostępność portalu I sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich zadbał zespół Access Lab. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że na sam pierwszy raz wchodzimy na stronę istuka.edu.pl, zapoznajemy się z jej wyglądem, i ogólnie wiemy, czego już możemy szukać i jak możemy szukać. Teraz, żeby nie tracić zbyt dużo czasu na znowu przeglądanie tych samych informacji, czyli na przykład tego początkowego cytatu, tak, który jest na górze, przeskakujemy sobie po prostu na kolejne elementy. Już dostałem informację, że jestem tutaj. Jesteś tutaj. Odwiedzony link strona. Odwiedzony link. Czyli mamy tak zwane te ciasteczko powrotu. Odwiedzony link wczesne chrześcijaństwo i Bizancjum. Zrobiliśmy też taką możliwość, aby po tych wszystkich miejscach, które odwiedzamy, można było się do nich cofnąć, ale też i jakby wrócić do dzieł, które są z tym powiązane. I sztuka to historia opowiedziana dziełami artystów przemawiających do wzroku poprzez faktury, bryły, punkty i kreski, plamy barwne o różnym natężeniu światła i cienia, która za pomocą słów, dźwięków i dotyku ma być dostępna dla wszystkich. Po lewej zwisa biało-kremowa kotara, w połowie związana w supeł. Kwadratowe, jasno-czerwone i ciemno-brązowe szkiełka tworzą na niej geometryczny, kwiecisty wzór. Drobne błękitne oddają rysunek fałd tkaniny. Złote przy dolnej krawędzi pas gęstych frędzli. W realizację projektu zaangażowane były osoby niewidome i widzące, historycy sztuki, artyści, audiodeskryptorzy i edukatorzy z Białegostoku, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w projekcie Kultura Interwencje 2015 oraz dzięki wsparciu od prezydenta miasta Białegostoku oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Pionierski projekt realizowany w Białymstoku ma zainicjować edukację wizualną oraz wesprzeć animatorów i pedagogów prowadzących zajęcia z osobami niewidomymi w całej Polsce. Na tym nam zależy, żeby również szkoły, w których uczą się dzieci z problemami widzenia, miały do tego dostęp. Często brakuje jakiejkolwiek bazy materiałów edukacyjnych. Ta platforma ma być taką bazą, bazą dostępną dla edukatorów, dla animatorów kultury, tak żeby mogli realizować z dziećmi niewidomymi, z dziećmi słabowidzącymi zajęcia ze sztuk plastycznych.
Fundacja Audiodeskrypcja jest pionierem audiodeskrypcji i kompleksowego udostępniania sztuki osobom, które nie widzą od urodzenia, całkowicie lub częściowo straciły wzrok, a chcą uczestniczyć w kulturze w możliwie pełny i wartościowy sposób. Teraz udostępnia światowy dorobek sztuki od prehistorii do wczesnego renesansu. Zgodnie z planem, który zamierzają realizować w ciągu najbliższych lat, będzie to rzetelna historia sztuki obejmująca wszystkie okresy jej dziejów, włącznie ze sztuką współczesną.